Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybso, jesteśmy dzisiaj oczywiście na Palionowie. Ale zanim cokolwiek rozpoczniemy, to słuchajcie, chciałbym wam bardzo serdecznie z całego serducha podziękować za to, co się ostatnio dzieje na moim kanale. Ponieważ niesamowicie lecą nam filmy. Ostatnie 4 filmy bodajże poszły nam naprawdę mega dobrze. W sensie bardzo wam się podobały i tak dalej. Więc widzę, że po prostu chcecie tego typu odcinki, żeby były nagrywane. Więc takie odcinki oczywiście będą nagrywane. Dzisiaj kolejny super mocny odcinek, prawda, z Palionowa. I słuchajcie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków oczywiście, a wiem, że chcecie, to koniecznie łapka w górę powinna zostać zostawiona tutaj, prawda, tam pod spodem, pod filmem. Będę wam za to bardzo wdzięczny, ponieważ kanał fajnie się rozwija i myślę, że fajnie możemy wszyscy razem go jakoś rozwijać, więc jeżeli w tym momencie jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, to to jest ten moment, w którym powinieneś to zrobić. Ty i ty też, więc macie teraz na to czas właśnie, żeby to zrobić. A dodatkowo też możecie zostawić subskrypcję, ponieważ jesteśmy już, mamy już ponad 100 tysięcy subskrypcji, co jest naprawdę niesamowitym wynikiem. Ale nie chciałbym osiąść na laurach, wiecie, jakby YouTube polega na tym, żeby ciągle się rozwijać, ciągle lecieć w górę. I subskrypcje są pewnym wyznacznikiem rozwoju. Więc jeżeli jest tutaj ktoś nowy, kto mnie jeszcze nie obserwuje, a prawda by chciał, bo nie wiem, uznał, że a fajny taki wariacik, co ma lampki z tyłu, to myślę, że warto po prostu sobie zostawić tą subskrypcję i spędzać ze mną tutaj piękny czas przez cały grudzień, rano i wieczorem. I o godzinie 14 na kanale Szybson Plus razem ze mną, prawda, grać w Among Usa. A w Among Usa gramy z widzami, co jest bardzo ważne, więc wbijaj też również na Discorda, link też jest w opisie chyba. I tam możesz bić, to ja tam daję kody do Among Usa i wtedy można razem ze mną zagrać, razem ze mną, z Dave'em, czasem nawet z Palionem, z różnymi osobami, więc wbijajcie tam po prostu. Dobra, wracając do Palionowa. Co w dzisiejszym, prawda, odcinku? W dzisiejszym odcinku ja bym chciał, prawda, Co? Widzicie to, co ja widzę? Co? Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście, co to się tam wydarzyło? Czekajcie, czekajcie, ja lecę za nim. Świrus jest na Palionowie, Ja tam zobaczyłem tylko taką kolorową główkę i się zastanawiam, co to kurcze jest. Ale dobra, Świrus jest na Palionowie, Ja cię sunę, co tu się dzieje? Dlaczego? I ma moje supermocy, co oznacza, że ma prawdopodobnie ze sobą kamień nieskończoności. Co oznacza, że mamy problem i to bardzo duży, ponieważ jeżeli tutaj ktoś zdobędzie wszystkie kamienie, to mamy bardzo duży problem, a tą osobą jest Dave z rękawicą. Dobra, ja go tu gdzieś widziałem. Teraz pytanie, gdzie on jest? Czekajcie, bo go lekko zgubiłem. On tutaj gdzieś był. Nie mam je tu. Co on tutaj robi? Ja się sunę. Tak mi zniknął moment, ale chyba mnie nie widział. Jest taka szansa, że mnie nie widział. Ja na shifcie chodzę teraz, żeby mnie nie zauważył. I teraz muszę go zlokalizować. Tam jest, dobra, jest tam. Krąży sobie koło kościoła, prawda? O, co? Czy on właśnie w tym momencie tworzy śnieg? Co jest grane? Co to jest za umiejętność? Dobra, on ma moje moce Supermana, ja muszę je odzyskać, to jest po pierwsze. Po drugie, bardzo ważna sprawa jest taka, że ma kamień nieskończoności, który jest nam bardzo potrzebny w tym momencie, ponieważ musimy go ukryć, Dobra, on tu znowu idzie, więc ja się tu chowam gdzieś. Czekajcie, wchodzę sobie piętro wyżej, i tu mnie nie ma. I teraz muszę być ostrożny. Jak on mnie zauważy, to mamy przekichane. Mamy totalnie przekichane. Co on robi? Najpierw wszystko podpala, a później to mrozi. No to jest jakiś nienormalny człowiek to jest. Świrus walony. Dobra, czekajcie, ja tu się muszę schować, bo on tu mnie może jeszcze zauważyć. A to jest zbyt niebezpieczne, więc ja nie chcę zostać zauważony. Na szczęście mam... jakie szczęście, kurczę. Mam zbroję, ona mi nic nie da z tymi jego mocami. On tym laserem to mnie spali i wszystko ze mną zrobi. Dobra. On tutaj jest blisko. O kurde, mamy problem, on tutaj jest, czekajcie, uciekamy. O dobra, jest tam na dole. Nie widział mnie? Dobra, to jest podejrzane, czekajcie, robimy trik. Bierzemy tu, robimy tak. Stawiamy to i skok na drzewo. I teraz musimy go zlokalizować, gdzie on jest. On tu gdzieś był. Gdzie on jest? No nie, no znowu go straci. Dobra, tam jest, lasera mi się zdradził. Wali w tą wyspę, co? Co on robi? To jest nienormalny, nienormalny clown. Jakiś kurde głupi, dobra, gdzie on? Znowu go zgubiłem. Czekajcie, bo on tu gdzieś był. No ja się boję schodzić na dół, bo jak on mnie zobaczy, to mamy, to jest... Kurde, on był na górze! Nie, spadłem z drzewa. Ała, moje nogi, bardzo bolą. Dobra, wchodzimy tu na górę. Tam go gdzieś widziałem, on czymś zrzuca w ogóle, nie wiem co on robi. Co on tutaj robi? Dlaczego on się tak pewnie czuje tego wszystkiego, że on... O, dobra, on se lata jak Superman teraz. Widzieliście to?
On się tak nachylił. Czekajcie. Dobra, myślę, że tu gdzieś lata, bo mi coś migło, ale to był drugi ekran i podgląd. Dobra, tam jest. Nie, to jest krowa. Czekajcie, no zgubiłem go znowu. On tu gdzieś był przed chwilą. O nie, monitor mi się wyłączy zaraz. Jezu, ale kataklizmy. Czy on przejmuje kontrolę nad moim stanowiskiem? Oby nie. Czekajcie, gdzie on tutaj jest? Dobra, tam się coś pali, czyli on jest tam. Tu musimy... Ja powolutku, powolutku. Krok do przodu, krok do tyłu. Prawda, lecimy za nim. Tu on crafting w ogóle sobie stworzył. Na co mu crafting, jak on ma takie supermoce? Co on robi? Wszystko podpala! Co on robi? Nie! Ja proszę, żeby to tylko nie poszło na całe palionowo. Jak on spali palionowo... Nie, dobra, to nie pójdzie. Trawnikiem to nie pójdzie, na szczęście. Więc dobra, ale jest ryzyko, jest ryzyko. Dobra, czekajcie, musimy iść za nim, bo on gdzieś tam poszedł. On gdzieś poszedł i to jest nienormalne. To jest nienormalne. Ale, o kurde, 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 o kurde. Nie. Dobra, chyba mnie nie widział, chyba mnie nie widział. Ten flak mnie prawie zdradził. Dobra, wychodzimy tu na szczyt góry, żeby z góry na niego popatrzeć. Teraz tu, jak on ma te supermosy, to ja nie wiem, gdzie jest najbezpieczniej. Dobra, tam jest, dobra. On ciągle coś podpala, ciągle. Patrz, widzieliście, jak się nachylił do lotu? Czekajcie, co on robi? On jeszcze za bardzo, on nie ogarnia tych supermocy, jakiś ciebie jest Superman, do kitu jest. Ej, on gdzieś tam poleciał. Co, lecimy za nim, bo on gdzieś tam posunął się dalej. Czekajcie, straciłem go tu, to wszystko jest podpalone, gaś to. Nie może tu się nic zjarać. To jest nienormalne, dobra, czekajcie, bo on poleciał gdzieś tam. Dobra, on jest na tamtej wyspie. On ciągle coś podpala. Ciągle, bez przerwy. To jest nienormalny człowiek. Nienormalne to jest, dobra, teraz tak. Nie mam łódki. Co jest bardzo dużym problemem. Bardzo dużym, więc musimy sobie zabrać trochę drewna. Ja tutaj za każdym razem stąd biorę drewno, a później muszę tutaj wracać i je oddawać. Masak, o tu jest chyba crafting w ogóle w tym domu. To szybko zrobimy sobie w craftingu tą. Jest? Naprawdę nie ma craftingu w tym domu? Co to jest za dom bez craftingu? Czy na górze jest? Proszę, powiedzcie mi, że na górze jest crafting. To jest jakiś żart. To jest jakiś nieśmieszny żart. Co to jest za dom bez craftingu? Takich nie powinno być w ogóle. Dobra, kurczę, za nisko. Za nisko, zaraz go stracimy. Trzeba za nim lecieć zaraz, kurczę. Dobra, tu mamy crafting, okej, jest superancko. Zamieniamy sobie to i robimy szybko łódkę, bo on jak gdzieś tam poleci... Gdzieś ten, no... O kurde, on tutaj jest! Dobra, chyba mnie nie widział. Jezu, ja tak się ocieram ciągle o to, że on mnie zauważy. Przecież jak on mnie zauważy, to on od razu mnie zniszczy. O kurde, tu jest. Widziałem go tutaj. Dobra, wychylamy łeb lekko. Dobra, lata tam. Nabieramy powietrza i pod wodę. Przepływam pod pomostem. Ja nie chcę... Dobra, on tu jest nade mną. Coś tu zaczął podpalać. Podpalił cały most. Jest, tam na górze. Muszę nabrać powietrza. Dobra, nabrałem. Tam jest teraz znowu. Dobra, co on to robi? Dobra, my już go śledzimy tak długo. Czekaj. Kurde, to wszystko tu podpalił. Już nie chce mi się już pływać, proszę. Dobra. Wszedł do wody. Czy on będzie płynął teraz normalnie, jak on ma supermoce? Totalnie nie potrafi z nich użyć. O kurde, jak przyspieszył. Dobra, płyniemy za nim. Płyniemy za nim, bo gdzieś poleciał znowu. Więc to jest podejrzane. Dobra, lecimy za nim. On jeszcze pod wodą. On może pod wodą tak samo szybko latać jak nad wodą. To jest totalnie nienormalne. To tak nie powinno być. Dobra, ale on poleciał w stronę wysp. Jak on spali wyspy. Jak on nam spali wyspy, mi i klonowi, to przecież... Jak ja to wytłumaczę klonowi? Przecież mi klon nigdy w życiu nie uwierzy w to, że to ktoś spalił. Tylko powie, że a, jasne, to ty spaliłeś. To on taki jest właśnie. Dobra, czekajcie, lecę od razu sprawdzić swoją wyspę najpierw, bo w sumie na niej mi troszkę bardziej zależy. Bo jest w końcu moja, wiadomo o co chodzi. Dobra, dopływamy do brzegu. I teraz tak, powolutku, bo jak on tutaj gdzieś jest, to mamy przekichane. Dobra, czekajcie. Najgorsze jest to, że nie widać jego niku, bo on ma... O kurde, dobra, jest tutaj, jest na mojej wyspie. I bawi się tym laserem dalej. Dalej bawi się tym laserem. Teraz tak. Słyszę go gdzieś tam. O kurde, jest tam. Dobra, chowamy się na piętro mojego domu. Tu nie powinien przyjść. Nie, jako mi spali wyspę? Proszę, nie spal mi wyspy. Błagam. O kurde. Gorąco było. Ja cię słucham, jakby się ocierały o śmierć. Przysięgam, to jest niemożliwe. Ja wchodzę zawsze tam, gdzie on akurat chce wejść. Czy on zszedł na dół? On chyba zszedł na dół.
idziemy na dół, bo on chyba tam zszedł. Słyszałem, że po drabinie jakiś schodził, więc prawdopodobnie jest tutaj. Ej, co to jest za dziura? Ej, dobra, tu jest jakaś dziura, czy on tu wszedł? Ej, tego tu nie było! Co to jest za miejsce? Co to jest? Co tu jest nie tak? Co tu jest za spad? Dobra, czekajcie. Schodzę lekko po drabinie, tu jest jakiś taki jakby... nie wiem, jak to nazwać nawet. Co to jest za miejsce? Czy on... Jest tam na dole! Ma kamień nieskończoności, dobra! Ma kamień Co to jest za miejsce w ogóle? Co on to zrobił? Czekajcie, czekajcie. Ma kamień nieskończoności tam na dole. Czy on to włoży w to? Nie no, chyba nie. Chyba nie potrafi. Chyba nie potrafi, ale jakby w to włożył, to by było, nie wiem, rozpisk totalny. Co to jest w ogóle za urządzenie? Co jest nie tak? On wyrzuca ten kamień ciągle, tak jakby chciał coś z nim zrobić, ale za bardzo nie wie, co ma z nim zrobić. On nie patrzy się do góry, patrzy się do góry. Jak on mnie zauważy, to jest problem. Dobra, coś tam, coś, nie wiem. O kurde, o kurde, o kurde! Spadł na dół, spadł na dół. Debil. Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Muszę zobaczyć, gdzie on jest. Czy on wyjdzie dołem, czy on wyjdzie górą? Tam gdzieś jest. Czy on drabiną właśnie sunie sobie, czy on, bo nie potrafi wylecieć, czy... Czy gdzie on teraz jest? Nie, co jest nie tak? Czekajcie, czekajcie. Zejdźmy na dół. Tu też go nie ma. Czy on już wyleciał stąd? Czy on już wyleciał? Tak, on wyleciał, dobra, czyli ja go nie widziałem tylko. Dobra, co to jest za urządzenie? Portal, jakiś portal? To otwiera jakiś portal? I tu trzeba pewnie kamień włożyć, że on tego nie umiał zrobić. A tu trzeba tylko kliknąć i tu go pewnie dać. I co za głupek. I to, to ja znam. W to raz włożyliśmy kamień nieskończoności. I to, co się tam działo, to są dobre jajca. Dobra, to... Bardzo źle się zapowiada, przysięgam, że to się bardzo źle zapowiada. I to, że to tutaj w tym miejscu jest. Ja nie wiedziałem, że tu są w ogóle takie rzeczy. Totalnie nie wiedziałem, to w moim laboratorium pod moją wyspą dzieją się takie rzeczy. Ja o tym totalnie nie wiem, co oznacza, że Świrus już musiał od jakiegoś czasu to planować. Już od jakiegoś czasu miał przygotowane to wszystko i wiedział, że chce coś takiego zrobić. No to jest przecież nienormalne. Jeszcze to zamurował! Jeszcze to zamurował! Teraz pytanie, czy on tam jest po drugiej stronie. O kurde, jest tam w tym laboratorium. Jest w laboratorium, czekajcie, czekajcie. Patrzy na kamień nieskończoności. Tak blisko. Możemy teraz go ukraść. Czekajcie, spróbuję go ukraść, spróbuję go ukraść. Spróbuję go ukraść. Pytanie, czy on go zostawi chociaż na chwilę samego, czy nie? O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Spieprzamy, 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 spieprzamy. Tu. Dobra, chyba mnie nie widział. Chyba mnie nie widział. Ja na wszelki wypadek tu się gdzieś wkopię. O kurde, do laboratorium się przekopałem. Gdzie on jest teraz? O, chyba tu jest obok. Chyba tu jest obok. O nie, cofnął się do laboratorium, cofnął się do laboratorium. O, dobra, zamurowujemy to. No, to otworzył przed chwilą. Dobra, jest znowu laboratorium. Jakby on poszedł do tamtego pomieszczenia, to ja na spokojnie jestem w stanie przejść i mu to zabrać. Dobra, czekajcie, mam pomysł jeszcze lepszy. O nie, 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 dobra, nie widział mnie, nie widział mnie. Mam pomysł jeszcze lepszy. Dobra, to jest ten moment, to jest ten moment. To jest... O kurde, o kurde! Dobra, widział mnie na pewno, widział mnie na pewno! To już uciekamy, teraz to już jest odwrót. Teraz to już jest odwrót, bo jak on by mnie teraz ogarnął, że ja tutaj za nim lecę. Musimy się szybko schować, musimy się szybko schować. Ja tu mam jakieś miejsce, w którym się mogę... Dobra, tu. Dobra, ja wiem, jak go zrobię. Tak go... O, to jest czysta IQ. I ja teraz wracam z powrotem na palionowo. I on tego... On nie będzie wiedział, gdzie ja jestem. Wracamy tu. Teleport. Wracamy. Jesteśmy na palionowie. Spokój. Wygraliśmy, dobra. Teraz się muszę schować gdzieś do jakiegoś bunkra, nie wiem, gdziekolwiek. Ja wiem, gdzie jest bunkier, wiem, gdzie jest bunkier. Bunkier mnie starego. O nim wiem, więc tam się chowamy. On jest w ogóle otwarty, ja mam nadzieję, że on nie wie. Patrzcie, jak idealnie. Idealnie, dobra, chowamy się tutaj do bunkra. To jest moje miejsce, w którym w tym momencie będę spędzał sobie, prawda, święta i wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, stawcie koniecznie łapkę w górę. Widzimy się już jutro o godzinie 10 rano i o godzinie 19:19 wieczorem i o godzinie 14 na moim drugim kanale Szczypson Plus. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.